Trenerze, za nami już powoli dobiega końca, bo jeszcze dzień, jeszcze jutro przed Wami, ale powoli dobiega końca ta pierwsza część przygotowań. Proszę o taką ocenę ogólną. Wszystko wydaje się w porządku, chociaż oczywiście jakieś małe urazy w zespole się znalazły, także to zawsze jest trochę niefajne, jak ktoś tam wypada z jakiegoś reżimu treningowego, ale globalnie można powiedzieć, że wszystko ok, także treningi wszystkie, mimo w pewnym momencie bardzo dużego opadu śniegu, zostały zrealizowane. To dzięki uprzejmości Mosirowi i wielkiej pracy, którą wykonali dla nas, także za to bardzo, bardzo dziękujemy, bo to było wyzwanie. Też dzięki temu mogliśmy zagrać spotkanie, chociaż w bardzo trudnych warunkach, ale ze Skrom. Za nami też gra kontrolna w Kielcach i dzisiaj taka przeglądowa gra z naszą młodzieżą. Także jestem bardzo zadowolony. Jutro mamy jeszcze, wiadomo, ostatni dzień i trochę tej przerwy noworoczno-świątecznej dostaniemy. No właśnie ten dzisiejszy sparing to też chyba taka fajna okazja dla tych młodszych zawodników z drugiej drużyny, żeby się sprawdzić na tle starszych kolegów. Tak, ja też chciałem zobaczyć im w zasadzie jako drużynie, chciałem pokazać jeszcze te różnice, które po prostu są, bo ja już dzisiaj ich w większości znam, bo większość z nich i to duża, w szczególności ci chłopcy, którzy grali w pierwszej połowie, przecież często z nami bardzo trenują i uczestniczą w zajęciach, także chciałem pokazać, że jako zespół to jeszcze przed nami dużo, dużo pracy, ale będziemy im pomagać i będziemy ich powoli wdrażać do tego wszystkiego. Tam jest dużo utalentowanej młodzieży, natomiast cierpliwość i czas jest po prostu największą siłą dla nich. Przed nami przerwa świąteczna, noworoczna, to chyba też dla chłopaków dobry czas, żeby troszeczkę odpocząć, spędzić czas w gronie rodziny. Tak, w tym roku jest trochę krócej, wiadomo, zawsze mieliśmy cały grudzień wolny, a wracaliśmy w styczniu, tym razem w związku na to, że szybciej żeśmy zaczęli, to wiadomo, że trochę to wygląda inaczej. Od 23 do 4 już będziemy trenować, także krótko, zwięźle, będzie czas na pewno i na święta, i na może jakąś tam krótką i fajną zabawę sylwestrową, a od 4 bierzemy się do roboty. Pozostaje życzyć całej społeczności wokół GKS-u Katowice wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Tak jest. Ja wszystkim życzę wszystkiego dobrego, całej społeczności, oczywiście GKS-y i wszystkich bardzo mocno ściskam i chciałbym, żeby rok 2023 był na pewno lepszym jak ten, który się kończy.